Szymon? Szpadel, miota, kamizelka, jeden, drugi, nie? Właśnie. Oczywiście widzę... Gramy w kamizelce, jak rozumiemy się, tak? Jeszcze te... Oczywiście macie rękawice? Wczoraj nie macie. Od 12 miesięcy praktycznie wykonuję tę karę, nie? Właśnie praktycznie sprzątałem, tam dużo porowach takie uczestniczyłem, nie? Tam w Grzybowie na przykład chodniki tam zamiatałem, takie kosze naprawiałem, nie? Wydawało mi się, że to długa kara jest, nie? Te 360 godzin, nie? No ale wolałem to jak na przykład do więzienia iść, nie? Bo tam mam rodzinę, córkę mam też, nie? I praktycznie dobrze reagują na takie coś, nie? Bo czystość widzą, nie? Nie, nikt się nie wyśmiewa, nie. Jest uczuliwa, bo to dużo godzin, no, bo to nie, tak praktycznie dużo nie szło połączyć, nie, na przykład pracę zawodową wykonywać, nie, żeby te godziny odrabiać, nie, ale się cieszę z tej pracy, nie, tam człowiek z rodziną jest w domu, nie, no, z dziećmi. Podejmuje pan pracę zawodową? Tak, podejmuje, tak, cały czas. A jak panu udawało się łączyć pracę zawodową? No, tam z pracodawcą musiałem tak się dogadać, że... No bo to praktycznie w tygodniu odrabiałem i więcej pracowałem jak i musiałem dwa dni na przykład mieć wolne, albo trzy dni wolne, nie? No, idzie, tak, z pracodawcą się dogadałem. Liczyłem te gałęzie, że będziemy tutaj tydzień robić, a my w jednym dniu to zrobiliśmy. Te dróg takie było, nie znam nazwiska. Jeden taki rokowaty, trochę taki ładny chłopak. Ten był i on chyba za alimenty miał. I taki młodziutki, nie wiem, 18-19 lat, więc nie wiem. Solidni byli. A jeśli chodzi o tego, to mówię, no też jest solidny chłopak jest. Tam raz chyba tam coś tamtego, ale to tam jest... Nie mów, to się wytłumaczył, ale tak to nie mogę powiedzieć słowa na nie. Jest to na pewno lepsza kara niż byłoby to więzienie. Nie wiem, bynajmniej ja mam taki charakter, że wierzę w to, że jakbym trafił do więzienia, to nie wyszedłbym tą samą osobą, którą byłem przedtem. Bo więzienie jednak zmienia takie kary za jakieś drobne tam przestępstwa albo wybryki, to po prostu więzienie nie jest równie moim zdaniem takiego. A odrobek też uczy bardzo dużo i pokorności, bo trzeba się stawiać na godzinę i też jest człowiek kontrolowany, ale nie siedzi w zamknięciu, tak? Jak zacząłem pracować 2003 roku, tak skazani od tej pory do mnie przychodzą. Jak często do ciebie przychodzą? No,
tak jak potrzebuję, po prostu dzwonię i przychodzą w tym momencie, nie? Gdy nie są potrzebni, nie przychodzą, ale gdy są potrzebni, zawsze mam wskazanych, nie? A do czego ci są potrzebni? Co oni tu do robią? Rozbudowy schroniska, do posprzątania, do pomocy, do wszelkich pomocy, jakiekolwiek są, do remontów but, no do wszystkiego są wykorzystywani. A jaki oni mają stosunek do zwierząt? Różny. Powiem różny. Różni ludzie nam się zdarzają. Są ludzie, co bardzo dobrze traktują zwierzęta, a są ludzie, co po prostu nie lubią zwierząt. No przyjdą mi się, te zwierzęt boją, nie? No to już wiadomo, że coś jest nie tak. To już pracują tu na zewnątrz, na grabieniu. Dla mnie, ja powiem w ten sposób, dla mnie to, że oni przychodzą, dla mnie jest dobre to rozwiązanie. Według mnie to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie może być, bo ci ludzie coś robią tego społeczeństwa i coś robią dla tych zwierząt, nie? I to widać. Niektórzy nawet się poprawiają przez te długi, długi czas, co tu są, bo naprawdę chodzą niektórzy rok. To widać, gdy przychodzi, tego psa się boi, albo taki agresywniejszy, wulgarny się robi, a po tym roku już wychodzi jednak zupełnie inny człowiek. On do tego pieska podchodzi, głaszcze go. No zupełnie inni ludzie wychodzą tutaj. Trudno mi powiedzieć, jak jest na zewnątrz, bo ja ich nie znam po prostu, ale tak jak patrzę na schronisko, to zupełnie inni ludzie wychodzą. Dla mnie to dobrze, że oni tu przychodzą. Czy nie było problemu z tymi panami? Nie baliście się, że te osoby takie tam skazane? Proszę pana, bardzo uderzył mnie ten młody człowiek. Oczywiście, jak go nawet zapytałam, za co go tam ta kara spotkała, oczywiście chodzi w rąbka tajemnicy, okazało się, że ja tam z dziada trochę znałam tą rodzinę, ale nie wiem, bardzo przypadł tego sobie. Bardzo skromny, bardzo taki życzliwy. Pracowity, rano. Ja się nawet ze mną umówił, że o 6 pewnie przyjechał. Ja zaraz byłam 10 po 6. Naprawdę, tak. Naprawdę uczciwie pracował. No i chciał jak najwięcej godzin spędzić, tak, żeby tak, tam mu tak trochę ubyło, nie? Myśmy mu udostępniali. No to jak widzicie państwo, emerytka o 6 godzinie. Która emerytka wstaje o 6 godzinie? No ale tak było, tak było. No. Nie. Właściwie to ci ludzie pracowali w tle. Myśmy się teraz starali tylko im dostarczyć wodę do picia, 3 dni bodajże konkretnej pracy przy użyciu naszego szklonego sprzętu wystarczyło całkowicie na likwidację około 60 metrów bieżących muru. Dobra, to jest ten murek, który był tak, to jest ten murek, to są właściwie już smutne jego fragmenty. Do usunięcia było około 60 metrów bieżących murku. To są pozostałości po naszym opłotowaniu, które kiedyś biegło od ulicy Kościuszki w stronę sali gimnastycznej i właściwie przez 3 dni przy pomocy właśnie skazanych ten murek przestał istnieć. No, na przestrzeni lat korzystaliśmy wielokrotnie z pomocy osób skazywanych, a ostatnią taką spektakularną chyba rzeczą, przy której oni brali udział, to było przygotowanie właściwie do prac remontowych, wykonanie większości prac rozbiórkowych w obecnie już funkcjonującej sali gimnastycznej. Ja nie przypominam sobie żadnej sytuacji, w której mielibyśmy jakiś problem. W zasadzie wykonywali polecenia osób, które bezpośrednio nadzorowały te prace. Mój kontakt w zasadzie z tymi osobami pamiętam jako bardzo pozytywny i nie noszący znamion jakichś problemów, które mogłyby się pojawić. Były to osoby, które chętnie pomagały. Nawet przyznam się szczerze, że na tyle miałam do nich zaufania, że zostawiałam klucz po prostu, nie bojąc się o to, że może mi coś zginąć ze świetlicy. Nie zdarzyło się nigdy, żeby coś takiego się stało. Natomiast ze swojej pracy wywiązywali się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mogę naprawdę pochwalić współpracę z nimi. Zbyszku, chcielibyśmy sobie rozplanować pracę osób skazanych na następny rok, na 2016 rok i chcielibyśmy wiedzieć, ile pan przewidział dla nas skazanych, którzy będą pracować pod naszym nadzorem. W związku z tym, iż była zmiana kodeksu karnego,
W lipcu tego roku przewidujemy, że skazanych będzie więcej i myślimy, że około 130 i na każdego około 90 godzin. Panie Aniu, początki były trudne, żeby zorganizować skazanym pracę i tu mamy przykład tego schroniska. To były takie początki, gdzie była większa ilość godzin do odpracowania. To jest bukowy lasek. W roku 2010 był bardzo zaśmiecony i tutaj właśnie jest efekt, jak osoby skazane posprzątały. Uzbieraliśmy wtedy 130 worków śmieci. Widać te worki, jak są uzbierane. Tak. Szumica, jak koło mnie pracują kolumny, to na mojej ulicy znaczy. Realizujemy to od 13 lat. Właściwie jesteśmy takimi prekursorami, bo wystartowaliśmy jako pierwsi. Straż Miejska we wrześniu została wybrana jako jedyna na terenie gminy do realizacji tego programu. Doświadczeń jest całe mnóstwo, bo to 13 lat. Mamy ponad 1500 osób, które przeszły przez ręce strażników miejskich i w ten sposób odpokutowało za swoje przewiny, no są to drobne wykroczenia albo wręcz nawet przestępstwa czasami. I zamiast siedzieć w więzieniu, ci ludzie wykonują pożyteczne rzeczy dla naszej gminy, dla mieszkańców naszej gminy. Są to wymierne korzyści także dla budżetu gminy, ponieważ zamiast nich musieliby wykonywać to ludzie, którzy byliby zatrudnieni, którym trzeba było zapłacić. Ci ludzie są, myślę, i zadowoleni, i jak ktoś jest zadowolony, to też porządnie wykonuje swoją pracę, a żadnych ani zdarzeń takich, no nie wiem, kryminalnych to już w ogóle nie było, ani nawet nie było żadnych wypadków, tak więc myślę, że jest to godne polecenia. Godziny 7. 6 godzin, tak? Zapisujemy 6 godzin. Dziękuję. Proszę bardzo. Dane, siepa, kamizelka, no, tak.